Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna. Bratkowie, może dzisiaj być trochę klupania słychać, bo góry sąsiad ma remont. Ale posłuchajcie, no bracia i siostry w Chrystusie Panu, w wierze katolickiej, czystej i niepomieszanej z brudem. Biegnę co sił, by ostrzec was i wyjaśnić wam, że ci, co zwą się chrześcijanami, a nie są katolikami, nie mają nic wspólnego z nami, prócz stworzenia i człowieczeństwa. Są ludzie, księża, profesorowie, którzy sami sobie rozdawają dyplomy za głoszenie mętnej nauki. Ludzie o spaczonym umyśle, którzy nie wytrwali przy depozycie wiary. Poszli szukać szczęścia w miłości własnej, w tak zwanym samouwielbieniu. Ci ludzie nie uznają słowa: nie moja, ale twoja wola niech się stanie. Chciwość ich zgubiła i nie miejcie do nich, bratkowie, nienawiści, bo to zagubieni ludzie z szerokiej drogi. Co najgorsza, to to, że grzeszą przeciw Duchowi Świętemu i uczą tego nieświadomych, nieznających nauki Kościoła i postawy w niej katolików. To, że ktoś ma z przodu tytuł profesora, nie znaczy, że jego rozum jest godny tego tytułu, gdyż ludzie chciwi, żądni być zawsze na pierwszym miejscu. Liderzy o spaczonych umysłach będą wam głosić inną Ewangelię biznesu i rozrywki. Będą mówić o Bogu, lecz ich postawa temu zaprzeczy. Mówi Bóg Ojciec: nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie. Jak to się dziś ma do tych, którzy niby to mówią w Jego imieniu? Teraz Jezus cię uzdrawia, żądni mocy, więcej, więcej mocy. Tchnij ducha twego w tkanki, niech ożyją. Mruczą coś pod nosem, jak szamani. Bratkowie, ciężko mi to pisać, ale jeśli ktoś z góry sprawił, że we mnie się to zrodziło, by wam to przekazać, byście nie chodzili w ciemnościach błędów, jakie zafundowali wam ci stadionowi showmeni z zielonoświątkowych protestanckich zborów, którzy święte prezbiterium zamienili na scenę, używając Słowa Bożego do własnych chciwych, niecnych, pysznych celów, wyrywając to tu, to tam wersety, by wam uwiarygodnić to, że oni mają rację. Ktoś, kto rzuca Słowem Bożym i zapewnia, że teraz na pewno Jezus tak czyni, że to Duch Święty to sprawia, taka osoba zaprzecza sama sobie, bo Słowo Boże mówi co innego. Że Duch Święty mknie kiedy chce, daje komu chce, ile chce i kiedy chce. A nie, że ty tak chcesz. Stwierdzam fakt i zapamiętajcie sobie to, gdyż Słowo Boże się przyjmuje, zachowuje i nim żyje. A nie jak ci, zwiedzeni od innej Ewangelii, wręcz rozkazują Słowu, którym jest sam Bóg. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Bóg, który jest Duchem, Słowem, zawartym w Piśmie Świętym, jest dziś tak rzucany to tu, to tam, byleby tylko stworzyć sobie atmosferę do dobrego samopoczucia. Zgodnie z Ewangelią, tacy ludzie, co mruczą coś pod nosem, to barbarzyńcy z listu do Koryntian. Słowo, które jest Bogiem i Duchem, które wcieliło się i przyszło na świat, sam Bóg, w ciele Syna jest dziś obrażany, rozkazuje się Mu i próbuje się zawładnąć Jego autorytet i Jego wolę dla nędznego zysku. Księga Judyty, 8 rozdział, wam odpowie: kim wy jesteście, że wystawiacie Boga dziś na próbę, a przed ludźmi siebie postawiliście nawet ponad Bogiem? Wystawiacie na próbę Pana Boga Wszechmogącego i dlatego nigdy niczego nie zrozumiecie. Taka postawa przed Bogiem nazywa się chełpliwa, wyniosła i przewrotna. Przypisywanie Jezusowi, Duchowi Świętemu, czegoś, czego nie uczynił,
a mówicie w Jego imieniu, On was nie posłał, już sami na siebie wyrok wystawiliście. Mówię wam, odstąpcie od tej nauki i takich ludzi. Ostatnio ich tak zabolało, że rzucili się na mnie z wyzwiskami, wmawiając mi coś, czego nie powiedziałem ani nie pomyślałem. To dobry znak, bo gdybym głosił wam Ewangelię, która nikogo nie oburza, to coś by było ze mną nie tak. Bratkowie, brońcie Kościoła, świętości prezbiterium, sakrum w Kościele przed tymi świeckimi szamanami zielonoświątkowymi. Nie wolno nic dodawać do depozytu wiary, tylko strzec i zachowywać. Ci, którzy sami nazywają siebie charyzmatykami, mają w sobie tylko jeden charyzmat – pycha. On chce, on jest pewien, że to Jezus teraz uzdrawia. On go czuje, on rozkazuje. Do tej zdrady przyłożyli ręce hierarchowie z najwyższych szczebli, dając zezwolenie na pomieszanie brudu z czystością dla nędznego zysku. Prawie połowa episkopatu nie wierzy w Boga, bo gdyby w Niego wierzyli, strzegliby depozytu wiary przed tymi, co odeszli. Jezus założył Kościół swój, wymawiając go w liczbie pojedynczej, jako mój, po to, by się okazało, kto do Niego należy, a kto odszedł, by pobudować sobie niby to kościoły, zbory pełne czarowników, tłumaczących Pismo na własną zgubę. Bracia i siostry w Chrystusie Panu naszym, proście Najświętszą Maryję Pannę, pogromicielkę wszystkich herezji, by oczyściła z brudu Kościół i nie dopuściła do profanowania jego wnętrza, jak to zrobiła w Gliwicach. I nie myślcie sobie, że mam jakąś obsesję na Marcinie Zielińskim albo tam na tych ruchach charyzmatycznych. Absolutnie nie. Do Kościoła wtargnęli wilki i niestety w obronie prawdziwego Kościoła, prawdziwej wiary katolickiej muszę stanąć. Nie pozwolę sobie, żeby wnętrze tego Kościoła było profanowane, skakane, bębny, żeby tam jakieś były, czy cokolwiek. To jest nasza wiara katolicka czysta i nie można dopuścić do jakiegokolwiek zmieszania, żeby było pomieszanie ze światem. Albo się dostosujecie, zielonoświątkowcy, do wiary katolickiej, wrócicie do tego Kościoła, albo niestety, my będziemy go bronić. Na waszym miejscu to bym sobie pobudował zbory, jak Świadkowie Jehowy i spokój macie. My na pewno się z wami nie zmieszamy. Nie myślcie sobie nawet o tym. Bo Ewangelia jest niezmienna, jak i depozyt wiary. A my tego depozytu będziemy strzec, na ile tylko się do. I Matka Boża nam w tym pomoże. Bo to, co się stało w Gliwicach, to niestety, ale interwencja z góry była. Nie myślcie sobie, że ja mam jakieś tam chody albo co. Ja jestem malutki pionek. Ale umia prosić. Prosić o czystość wiary katolickiej i za każdym razem o cokolwiek poproszę ta Matka Boża, ona mi zawsze pomoże. A teraz będziemy prosić wszyscy, niewolnicy Maryi, rycerze Maryi, wszyscy. Bo wy niestety myślicie, że kochacie Matka Bożo? Jak możecie kochać Matka Bożo, jak granicie jej syna w prezbiterium, perkusję, wszystko? To jest miłość? A gdzie kolana przed królem? Gdzie? Ha, dzisiaj królem jest ten, co występuje tyłkiem do tabernakulum. I ja dzisiaj wam powiem, ja wam powiem. Tyle żeś powiedział, żeś Kościół rozwalił. Pokora, sakrum i wnętrze tego Kościoła. Się puknij w łeb człowieku jeden z drugim. I się opamiętaj, a księża, którzy na to dają zezwolenie, tak jak tym profesor, co na mnie zaszczył tych całych zielonych świątków z Gliwic i tak dalej, no to jest naprawdę, medal trzeba takiemu księdzu dać. Zaszczuwać przeciw drugiemu człowiekowi i to jeszcze kłamstwa, wyzywać go od najgorszych. To jest dobry przykład takich mamy księży dzisiaj. Szczególnie tych, niestety, ale co są od innej Ewangelii. Ja wam naprawdę współczuję. Współczuję wam. A my będziemy walczyć. I nie myślcie sobie, że my was tak łatwo wpuścimy. Chcecie przedsoborowy Kościół? Nie do czego rady zniszczyć. Tego Kościoła nie zniszczycie.
bo my, dopóki żyjemy, będziemy go bronić. A wam się nie podoba, na zachód, tam jest wasze miejsce. Niewolnicy i rycerze Maryi, módlcie się, gdyż w niedługim czasie się okaże, jakiego ducha są ci, co pod płaszczykiem fałszywej miłości zamieniają nam Kościół na luterański zbór. Księża, biskupi, którzy godzą się na taki bieg wydarzeń, są poza Kościołem, zgodnie z soborami i kanonami Kościoła. To zdrajcy, którzy nie pociągnęli pługu Ewangelii i utracili moc do jego głoszenia. Poszli za duchem tego świata dla nędznego świętego spokoju. To, co powstaje, bracia i siostry, niewolnicy i rycerze Maryi, zanieście do najwyższych władz Kościoła i diecezji. Pokażcie to wszystko proboszczom. Walczcie, dzieci światła, bo zły cień padł na wnętrze Kościoła Jezusa Chrystusa, a jego słudzy, pasterze, już go nie bronią. Po co mają się wysilać, jak mają taki święty spokój? Pszczoły to takie małe stworzonka. Jak wróg chce wedrzeć się do ula, strażnicy wołają na alarm. Bierzmy z nich przykład, bo zniszczą nam Kościół Jezusa. Jego wnętrze, czyste, ciche, pokorne. Bratkowie, niech wam Pan Bóg błogosławi, a Matka prowadzi drogami Syna. Do Syna i na Jasnogóra, bo tam jest jej tron.